Dobry wieczór, witamy z Rewala. Koncert Boys właśnie dobiegł końca. Widownia była zapełniona co do ostatniego miejsca. Kolejka mówi chyba sama za siebie. Zaczęliśmy skromnie, wyszło tak jak wyszło. No i teraz do tej pory ludzie nas słuchają, ludzie nas chcą słuchać. A ja po prostu robię to z miłości do muzyki. Lubię tworzyć, lubię pisać, komponować, lubię koncertować. A niekoniecznie lubię robić zdjęcia. Wakacje to jest taki okres, gdzie praktycznie każdy wykonawca ma co robić, bo wtedy to się gra, wiesz, no, codziennie, tak więc ja to mogę tak nazwać, nie wiem, klasyfikować, że czy to zespół, nie wiem, grupy A, czy grupy B, czy grupy C. Każdy ma pracę. Ja kiedyś na przykład chciałem znaleźć, tam znajomy do mnie zadzwonił, Marcin, znalazł jakiś zespół na wesele, więc ja zadzwoniłem po znajomych, czyli do zespołu, które akurat no, nie grają takich koncertów jak my, tylko grają tam po weselach i to wszystko. I chciałem po prostu ich zamówić. Oni mówią, Marcin, ale my na dwa lata mamy wszystko pozajmowane, tak więc naprawdę uwierzcie mi, no, dobry zespół, grający dobrą muzykę obroni się sam, to nie trzeba żadnej reklamy, tak więc no, akurat my się tym bronimy, że jeżeli wydamy jakąś fajną piosenkę, to ludzie to od razu kupują, nie muszą jeździć tam słuchać reklam, czy po kilkaset razy jakiś rozgłośni radiowy. Po prostu raz poleci, to się zapamiętuje i to jest naszą siłą. Jak widać, Boys są w świetnej formie i wciąż cieszą się wielką popularnością. Znów będziemy razem, znów zaśpiewasz ze mną i teraz my!